Możemy teraz grać jako Baldi, w ogóle on jest taki dosyć dziwny. Bo najważniejsze jest to, że on ma tutaj wyciąg. Jeden włosek! Ja nie wytrzymałem! O, ja się znowu za chwileczkę popłaczę ze śmiechu, nie? Ja nie umiem... Ja sobie w nos strzelam! To jest niemożliwe. No, siemanko, szlomanko! Z tej strony Tommy! No, welcome back to Granny! Dokładnie, moi drodzy, tak jak rozpoczęliśmy sobie właśnie podczas ostatniego odcinka Granny, zamiana w kruka, tak teraz, moi drodzy, chcieliście, abym również zagrał jako właśnie Baldi i jako Bendy. Moi drodzy, jak nie graliśmy w Granny, tak teraz będą non-stop chyba znowu odcinki z Granny. To jest po prostu masakra, jak wam się tak Granny podoba, mi się też, moi drodzy, podoba i powracamy sobie do fajnych w sumie czasów. Ja bym musiał też w sumie powrócić do Hello Neighbor, ponieważ Hello Neighbor to jest właśnie też jedna z gierek, która mi się też mega fajnie wspomina i tak dalej. Musimy sobie do tego powrócić. Dajcie znać koniecznie, moi drodzy, w komentarzach, czy chcecie, abym również powrócił do Siema Sąsiad. Moi drodzy, powracając do Granny, zamieniamy się dzisiaj w... Może w Baldiego się dzisiaj zamienimy, co? Moi drodzy, zostawcie kciuk wskazujący w górę, żeby było tego coraz to więcej, żebym wiedział, że chcecie Granny. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Baldi. Lecimy z nią, bebe! O Jezus Maria Juniorski, ty naprawdę już nie masz co nagrywać, dlatego powracasz znowu do ogrzewania kotletów, lol. Dobrze, moi drodzy, startujemy. Oczywiście, patrzcie, mamy tutaj ten śmieszny napis Outwit. To jest właśnie gościu, który stworzył tego moda. Jeżeli właśnie chcecie też sobie ściągnąć... O, God Mode, od razu jest załączony. Nie wiem, dlaczego God Mode jest od razu załączony, ale w sumie to jest dobrze. Jeżeli chcecie właśnie sobie też ściągnąć tego moda, to wbijajcie koniecznie w opis tego filmiku. Tam znajdziecie link właśnie i możecie sobie to po prostu ściągnąć. Tylko uwaga, dużo osób nie potrafi sobie zainstalować właśnie tam Granny. Musicie odinstalować Granny, żeby zainstalować właśnie Granny z modami. Tak to na takiej zasadzie działa, więc jeżeli masz zainstalowaną Granny, weź ją, odinstaluj, ściągnij sobie właśnie tego moda, po prostu ściągnij, możesz sobie to też przeskanować antywirusem, ale nie ma tutaj żadnych wirusów i po prostu instalujesz sobie Granny właśnie z tym śmiesznym modem. Dobra, moi drodzy, bo my teraz może uciekniemy sobie głównym wyjściem, bo ja bym bardzo chciał zobaczyć, czy... chociaż zobaczymy też, czy Baldi potrafi wejść do samochodziku. Czekajcie, bo ona mnie tutaj strasznie teraz irytuje, bym musiał ją zabić. Czekajcie, kill Granny, okej. Po prostu się przewróciła. Nic się nie stało, tylko ona się po prostu przewróciła. Zobaczcie, podczas ostatniego odcinka mieliśmy tutaj coś takiego jak... weszliśmy sobie właśnie tutaj w tą crawl menu, coś tam, okej, dobra. I zobaczcie teraz, że mamy tutaj... Nie tu, bo to jest bez sensu, czekajcie, crawl NPC menu, dokładnie tutaj. I patrzcie, mamy teraz spawn Bendy i spawn Baldi. W dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na Baldim, zobaczcie, że... Ja sobie tutaj zrespawniłem i mamy tutaj fajnego Baldiego, zobaczcie. To jest niemożliwe, że wprowadzili do Granny Baldiego. Możemy teraz grać jako Baldi, w ogóle on jest taki dosyć dziwny. Bo najważniejsze jest to, że on ma tutaj wyciąg. Jeden włosek, coś takiego i strajk nauczycieli, moi drodzy, jest fajny, bo Baldi... No sami widzicie, że Baldi nie jest też w szkole, tylko strajk nauczycieli spowodował, że Baldi poszedł również do swojej babulki na pierogi, nie? Ale dobra, możemy zrobić teraz coś takiego, że mogę tutaj nacisnąć play as Baldi, patrzcie. O Boże! Ja naprawdę gram... Powietrza mi zabrakło. Ja naprawdę gram jako Baldi! Zobaczcie, co się teraz tutaj dzieje! Ja go tam gdzieś popchnąłem, on się gdzieś tam w ogóle zbugował. Więc tak wygląda Baldi. Patrzcie, te oczy, ten nos, te usta i ręce. To jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe, że Baldi sobie teraz tutaj właśnie przyszedł do babci Granny. Ale czekajcie, czy ja mogę teraz play as default? Czyli gramy jako normalny człowieczek? Okej, dobra. Ja teraz sobie tutaj zespawnię Baldiego. Ja jestem ciekaw, czy za chwileczkę tutaj nasza babcia przyjdzie, bo ja tutaj bardzo bym chciał, wiecie jak, zawołać, to żeby ona sobie tutaj po prostu przyszła i mu podała tutaj, wiecie jak, jakieś pierożki, no. Babka! No bo już słyszałem, jak tyś coś tam zrobiła. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzieś otwiera drzwi. O, idzie, patrzcie! Patrzcie, patrzcie! Baldi! Baldi i babka, to jest po prostu niemożliwe, nie? To jest po prostu niemożliwe, ja jestem ciekawy, czy jak my się tutaj, zobaczcie. Play as Baldi, dokładnie, ja sobie teraz zagram tutaj jako Baldi. Play as Baldi, dokładnie, patrzcie. Ja teraz mogę sobie grać tutaj fajnie jako Baldi. Ja jestem ciekawy, czy ona mnie może teraz tutaj w sumie... O, Baldi się przewrócił! Czy ja mogę tutaj, wiecie jak, że ona mnie tutaj może zabić, patrzcie, ja sobie teraz tutaj wyłączę God Mode. Nie mogę wyłączyć God Mode. Nie mogę wyłączyć God Mode. Wiecie dlaczego nie mogę wyłączyć God Mode? Bo jestem jako Baldi. To jest takie troszeczkę bez sensu, że tutaj znowu nas babcia nie może zaatakować, ale zobaczcie jaki ten Baldi tu jest biedny, że on po prostu się przewrócił. Ja nie wiem, on jest jak dziecko, wiecie jak, myśmy go gdzieś teraz tam do szuflady wsadzili. W pułapkę wejść też nie możemy. Myśmy po prostu tutaj go gdzieś wsadzili
w ścianę, no. Wydaje mi się, że on będzie po drugiej stronie, ale jednak nie. Dobra, patrzcie, ja sobie może teraz wyjdę stąd na zewnątrz. Widzieliście? Tam była animacja właśnie śmiesznego Baldiego. Patrzcie, ja sobie wejdę tutaj do tego kubła. I Baldi tutaj stoi! Ale to jest fajne, że tutaj Baldi stoi, bo Baldi się tak naprawdę nie może schować do tej szafy śmiesznej, do tej komory, wiecie jak? Tylko my po prostu sobie tutaj jesteśmy, no. Ale dobra, patrzcie, w ogóle zrobimy teraz coś takiego, ja już wam to mówiłem, że uciekniemy właśnie głównymi drzwiami. No babcia nas tutaj tak czy siak nie może zaatakować. Jest to taka troszeczkę, no taki troszeczkę bezsens, że wiecie jak, gdzie to poleciało? Bo tutaj znowu się coś buguje. Ja nie wiem w ogóle o co teraz tutaj chodzi. Ale to jest mega teraz się zbugowane zrobiło, nie? Dobra, zobaczcie, że my teraz musimy po prostu sobie iść teraz jako Baldi. Kucnęliśmy jako Baldi, idziemy jako Baldi, moi drodzy. Ja niestety nie mogę zobaczyć, wiecie, jak całej tej postaci, całej tej postury tego Baldiego. No ale no dobrze, idziemy sobie teraz prosto tutaj. Nie wiem, moi drodzy, jakim cudem, ale nagle Baldi się pojawił też w piwnicy, nie? Zobaczcie w ogóle, że on chyba spadł. To jest właśnie ten, który był u góry, on tutaj spadł i po prostu się tutaj pojawił, nie? Ja nie wytrzymałem. O, ja się znowu za chwileczkę popłaczę ze śmiechu, nie? Bo mnie takie gry po prostu śmieszą, nie? Ale no dobra, schodzimy teraz na dół, poszukać sobie tutaj tych wszystkich przedmiotów, które my tutaj potrzebujemy. Dobra, part of shotgun, no w sumie tego, chociaż możemy sobie tutaj, wiecie jak, shotguna zbudować. W sumie jak ja już tutaj, wiecie jak, znalazłem jeden przedmiot, to możemy go sobie tutaj wziąć. Dobra, patrzcie, zostawiliśmy to teraz tutaj. Babka chyba tutaj za chwileczkę przyjdzie, bo ona chyba nas tutaj usłyszała. Szkoda, że nie możemy tutaj, wiecie jak, na przykład linijką uderzyć naszej babulki, że nie możemy jej tutaj, wiecie jak, zabić w sumie. Jako Baldi, no możemy, mogę ją tutaj ewentualnie, wiecie jak, nacisnąć po prostu kill granny, ale to nie jest to samo. Mogę ją tutaj zabić z shotguna, ale to nie jest to samo. My musimy, wiecie jak, tutaj po prostu, no, twórca tego moda musi mu tutaj też linijkę dać. No musimy mieć tutaj linijkę, masterki, zobaczcie, że już mamy tutaj masterki, a powiedzieliśmy, że uciekamy teraz właśnie głównym wyjściem. To uciekamy głównym wyjściem, ale czekajcie, musimy sobie tutaj ten kluczyk zostawić, bo jak dopiero go tutaj jako na samym końcu, wiecie jak, dopiero mogę użyć. Mam nadzieję, że tutaj będzie kod, ale kodu nie ma. No niestety, musimy tutaj szukać, cały czas szukać właśnie tych wszystkich kagwel i tak dalej, żebyśmy, wiecie jak, mogli sobie tutaj na spokojnie uciec. Dobra, zobaczcie w ogóle, że tutaj jest wrench, ale wrench na początku, znaczy teraz w sumie nie potrzebujemy, bo ostatnio jako kruk uciekaliśmy właśnie jako kruk, a teraz jako Baldi powiedzieliśmy sobie, że uciekniemy właśnie normalnie. Dobra, zobaczcie w ogóle, że tu jest Witch Handle. Pierwszy raz się spotykam z tym, że tu jest właśnie w takim miejscu Witch Handle, tak samo jak podczas ostatniego odcinka się spotkałem z tym, moi drodzy, że ta świeca zapłonowa była właśnie w melonie. To są takie nienormalne rzeczy, z którymi ja się tutaj jeszcze w ogóle nigdy nie spotkałem, ale dobrze, kręcimy sobie tutaj Lola śmiesznego. Mając nadzieję, że tam będzie młotek, ponieważ młotek to jest już połowa sukcesu w tej grze, jeżeli chcemy właśnie uciec z tymi głównymi drzwiami, ponieważ klucz, znaczy no młotek jest praktycznie do wszystkiego. Jest oczywiście młotek, czyli to jest właśnie to, czego my teraz tutaj potrzebowaliśmy. Dobra, hammer, musimy zejść sobie teraz na dół, bo wydaje mi się, że tam gdzie jest ten kruk, to tam najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia właśnie z czym? No z kagwelem, ewentualnie tam będzie birdseed i wiecie, kruk będzie miał tego kagwel i tak dalej. O, tu jest kod, więc no... Rzeczy się pojawiły w takich miejscach, w których ja nigdy bym nie przypuszczał, że one się w takich miejscach pojawią, nie? To jest po prostu niemożliwe. Ale dobra, wejdźmy sobie teraz tutaj, sprawdzimy co tutaj jest, ale tutaj chyba niczego nie ma. A part of shotgun, no mieliśmy sobie tutaj niby zbudować ten shotgun, ale nie wiem, czy po prostu nam starczy na to czasu. Ale dobra, zrzucamy sobie teraz to tutaj. Patrzcie, hammer sobie weźmiemy, bo ja muszę sprawdzić, co tutaj tak naprawdę jest, patrzcie. Special key. No special key, weźmy sobie może, użyjmy pierw tego naszego śmiesznego... Co tu leży? Naszego, wiecie jak, no tego młotka, tak, że, bo my jeszcze tutaj, wiecie jak, potrzebujemy chwileczkę, ale dobra, ja nie wierzę, że my gramy jako Baldi, to jest po prostu niemożliwe, nie, to jest po prostu niemożliwe, moi drodzy, to nie jest clickbait, my gramy po prostu jako Baldi i mamy też tutaj kolejny part of shotgun, więc teoretycznie możemy już tutaj naszą babcię zabić, ale my też tak jak chyba będziemy potrzebowali tutaj weapon kit, z tego co mi się wydaje. Ale no dobra, idziemy sobie właśnie tutaj podblokować parę tych rzeczy. Chociaż w sumie ja tylko jeszcze chyba wyłącznie, tylko i wyłącznie cutting playersy potrzebujemy, bo master key tam leży i kod też już znaleźliśmy, ale jeszcze chyba jest padlock key. O Boże, ja już myślałem, że to jest po prostu takie proste, ale przecież my nie gramy na easy jak pajace, tylko my gramy, moi drodzy, na... Na czym my gramy teraz tutaj? Na medium, dobra, ustawmy sobie teraz to tutaj. Bo to w sumie tutaj potrzebujemy. I ja mam nadzieję, że tutaj coś fajnego znajdziemy. O, cutting playersy, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. To jest właśnie to, co właśnie teraz potrzebowaliśmy tutaj. I fajnie, że to się pojawiło właśnie teraz. Dobra, przechodzimy teraz tutaj, okej, dobra. Udało się przejść jako Baldi, bo Baldi to jest fajny wyczynowiec. Okej, tu jest kagwel, ale oczywiście musimy teraz się stąd wydostać czym prędzej. Ja w ogóle chyba sobie mogę tutaj ewentualnie zeskoczyć, bo i tak tam się nic nie stanie. Dobra, zleciliśmy na dół.
I need a master key. Okej, okay, dobra, tutaj sobie przecięliśmy kabel. Możemy sobie teraz zejść tutaj na dół, przeciąć właśnie w tym miejscu kabel. Okej, okay, dobra, przecinaliśmy sobie. I teraz wydaje mi się, że u góry znalazłem weapon key. A weapon key też będziemy potrzebowali, żeby... No, uśpimy sobie tutaj tą babcię naszą, bo i tak musimy właśnie zrzucić chyba śrubokręt z góry, który właśnie się tam znajduje. I teraz tak, patrzcie w ogóle, ten, no, on, ten nos ma tak wielki, że ja po prostu tutaj nic nie widzę. Ale, ale Baldi musi taki być, nie? W ogóle zobaczcie, że ten włosek jeden tutaj jest, mamy na czole, także wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest w porządku. Dobra, otwieramy teraz tu, zbieramy crossbow. Patrzcie, możemy teraz tutaj tą babkę naszą uśpić, bo ona mi tutaj mega przeszkadza. Ona tutaj w ogóle mi jest mega niepotrzebna. Dobra, bierzemy teraz tutaj kolejny pocisk, po to żebyśmy sobie zrzucili tutaj ten fajny, że tak powiem, śrubokręt. I dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że teraz tutaj wyceluję fajnie. Dobra, wycelowałem, jest ok. Śrubokręt zleciał, gdzie jest ten śrubokręt? Ja go tutaj nie widzę. Gdzieś tutaj... Oh no! O dobra, tutaj jest, okej, okay, dobra, na spokojnie. Już się przestraszyłem, że będziemy musieli sobie tutaj, wiecie, jak zrespawnić ten śrubokręt, ale na szczęście nie. Bo muszę wam powiedzieć, że ostatnio jak graliśmy jako właśnie kruk, to ten kruk spowodował lekką palpitację serca u mnie, bo on po prostu był tak zbugowany, że myśmy musieli wiecznie na noclipie chodzić. Nic nie było widać, to nie jest tak jak teraz Baldi, jak gram jako Baldi i my tutaj po prostu wszystko widzimy. Nie, moi drodzy, ja po prostu tam wcześniej nic nie widziałem, nie? Karki! No dobra, no zobaczymy, co tutaj się znajduje w bagażniku tego samochodu, bo możliwe, że tam będzie coś, co my tutaj potrzebujemy. I w bagażniku samochodu, moi drodzy, mamy birdseed. Ta gra się zrobiła taka wkurzająca, że pierw musimy zdobyć to tutaj, później to tutaj, więc jeżeli ty chcesz teraz przejść, już chciałem powiedzieć Baldiego, powiedzmy Granny, to tutaj jest potrzebne pół godziny jak nic. Bo tu jest tyle do szukania, musisz uważać na tą babkę, musisz na spokojnie chodzić. My tutaj gramy na cheatach i to mega długo zajmuje czasu. Co tu jest? Sejfki, dobra, weź sobie ten sejfki tutaj fajne, okej, dobra. Tutaj potrzebujesz naprawdę mega, ale to mega dużo czasu, nie? To jest po prostu niemożliwe, jak ta gra się teraz tutaj rozbudowała. Ja pamiętam te pierwsze mody, jak to jeszcze w ogóle tylko i wyłącznie piwnica nie była. W ogóle, jeżeli chcecie, żebyśmy sobie tutaj powrócili do pierwszej wersji Granny, dajcie znać również koniecznie w komentarzach, to sobie powrócimy, moi drodzy, do Granny 1.0, nie? No, nie potrzebuję engine. Nie potrzebuję tutaj engine, my tutaj potrzebujemy inne przedmioty, które już zapomniałem, gdzie tutaj w ogóle są, ale chyba potrzebujemy tak czy siak ten nasz śmieszny pistolet, ten crossbow. Gdzie on jest? On gdzieś tutaj leży. Dobra, tu leży nasz crossbow, bo ja muszę się dostać jeszcze tam do tego sekretnego pomieszczenia właśnie w tej piwnicy, albo raczej w tej kanalizacji, tam gdzie wiecie, jak ten kościotrup leży, bo możliwe, że tam będzie jakiś przedmiot, którego my tutaj fajnie będziemy potrzebowali. I dobrze, jesteśmy. Miejmy nadzieję, że uda mi się tak strzelić, że ja sobie tutaj po prostu to otworzę. Ale tam jest tylko i wyłącznie freeze trap. To my nie musimy tego tutaj, wiecie, jak otwierać, tak czy siak chyba. Nie trafiłem. Nie, ja sobie w nos trafiłem w ogóle. Widzieliście to? Patrzcie, teraz tutaj shoot. Czy uda się? Ja nie umiem, ja sobie w nos strzelam. To jest niemożliwe. Nie, moi drodzy, ja muszę to przejść na noclipie teraz tutaj. Sorry, że ja tak w ogóle tutaj cheatuję cały czas. Nie działa noclip. Dobra, noclip, nie działa mi noclip. Dobra, działa mi noclip już tutaj, bo ja tak czy siak musiałem tutaj sobie ten melon zdobyć, bo ja nie potrafiłem tutaj strzelić, moi drodzy. Bo nos Baldiego mi tak przeszkodził, że myśmy nic nie mogli zrobić, nie? No ale no dobra, uciekamy sobie teraz tutaj na zewnątrz. Niestety musimy iść dookoła całego domu, naokoło, żebyśmy po prostu sobie ten melon rozwalili, bo wydaje mi się, że tam będzie jakiś chyba playhouse key, a ewentualnie padlock. Jak już będzie tutaj padlock key, to już jesteśmy w domu, bo padlock key sobie otworzymy kłódkę, kod już wiemy gdzie jest i master key leży na ziemi, także jest w porządku. I dobrze, przecinamy sobie teraz tego melona tutaj, zobaczcie, leci. I co tutaj leciało? Padlock key. Tak, wiedziałem, że tutaj będzie padlock key, to jest właśnie to, co te gryski lubią najbardziej. To, co te gryski teraz tutaj potrzebują, bo otwieramy sobie, moi drodzy, kłódkę. Ja za chwileczkę tutaj zejdę na dół po ten kod, bo go też tutaj w sumie potrzebujemy, ale zobaczcie, padlock key, okej, okay, dobra. Kod potrzebujemy i master key już tutaj leży, także, moi drodzy, uciekamy jako Baldi. Nawet Baldi przyszedł na pomidorówkę, zobaczył, jaka babcia jest. I on od razu dostał do głowy i od razu tutaj ucieka, bo wie, jaka babcia tak naprawdę jest, nie? Babcia jest taka, ja w ogóle jestem ciekaw, czy możemy tak zbugować babcię, żeby ona tutaj wleciała i wtedy ona już to nie wyjdzie, tak? Wydaje mi się, że tak będzie można zrobić, tylko będziemy musieli tutaj troszeczkę pokombinować, jak ją zepchnąć albo coś takiego. Ale dobra, patrzcie, mamy teraz tutaj ten kod. Muszę znowu tutaj naokoło tutaj ja nawet w tym samym miejscu powiedziałem, naokoło. Przechodzimy cały, moi drodzy, dom, żeby po prostu stąd uciec, użyć tego kodu, kluczyk i uciekamy, moi drodzy, jako Baldi. Okej, dobra, patrzcie, używamy teraz tego kodu tutaj. Okej, fajnie, i gdzieś tutaj jeszcze leży master key. Dobra, tutaj jest master key, moi drodzy, czy chcecie, abym uciekł jako Baldi od babci? Czy już nie chcemy pomidorówki? Już w ogóle cały stół jest już pusty, więc zjedliśmy wszystko.
Więc uciekamy, moi drodzy. Pojedliśmy i uciekamy. Ja jestem ciekawy, czy teraz się tutaj Baldi pojawi, bo przecież w sumie gramy na modach, więc teoretycznie teraz tutaj Baldi powinien stać, nie? Ale niestety nie stoi. No niestety nie stoi. Myślałem, że tutaj właśnie Baldi będzie stał, ale niestety go tutaj nie ma. Jest taka troszeczkę lipa, bo w sumie jakbyśmy uciekli samochodem, to możliwe, że Baldi by był w środku, wiecie, jak w samochodzie by tutaj stał, albo raczej siedział i by było chyba w sumie w porządku. Dobrze, ale to sobie przetestujemy, moi drodzy, jako Bandit. Czy chcecie... Reklama! Pierwszy raz reklama! Nie wiem czemu, ale mi się Granny teraz zbugowała. Wszystko przez to, że się właśnie ta głupia reklama załączyła i to jest taka troszeczkę bez sensu opcja, ale dobrze, moi drodzy. Macie tutaj Memixa. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Granny jako Baldi podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za duże. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.